Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym tenisistą. Wyjechałem do Australii, bo dostałem propozycję dobrego kontraktu. W Polsce kibicuję Stomilowi Olsztyn. W arabskiej kulturze najbardziej mi się podoba trzymanie zasad swojej religii. Za 5 lat będę mieszkał w Dubaju. Najbardziej denerwuje mnie negatywne podejście do życia. Drugą połowę poznałem w liceum, w tej samej klasie. Najbardziej lubię grać w temperaturze 30+. W azjatyckim futbolu najbardziej lubiłem arabskich fanów. W A-League lubię, nie lubię. Lubię, jak opakowana jest liga. Nie lubię australijskich obrońców, którzy rzeźbią. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Zawodnicy z nadwagą, talent musi ważyć. Najlepszy piłkarz z Azji i Australii to... wiadomo, że ja. Ciągle utrzymuję kontakt w Polsce z Trałka Maja, Peszkin, w Polsce Klichu, Sobi. No, lista jest długa, bardzo długa. Czy ich opowieści, w jakim języku mógłbym słuchać godzinami? Wszystkie opowieści z polskiej szatni, w polskim autobusie. Top, tego mi najbardziej brakuje. Po 6-7 latach, jak miałbym wracać do polskiej ligi, to głównie po to, żeby posłuchać tych historii. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Lewy, Malouda, Bosingwa. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem. Cała 11 reprezentacji Hiszpanii. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w Turcji. Zrobiłem sobie zdjęcie z butelką piwa, po którym była delikatna afera. Najmilsze słowa od Józefa Wojciechowskiego. Tobie się należy lepszy kontrakt. Najbardziej pamiętna bura w szatni, Krzysztof Dmoszyński. Przyjechała jakaś ekipa mnie oglądać i mówi, że zagrałem piasecki, tak zwany piach. Najlepszy moment w karierze. Myślę, że występ na Euro. Hymn Ligi Mistrzów, tak. Pierwsza 11 z CSK bodajże. Największy błąd w karierze to bezbłędnie poprowadzona kariera. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. W Iranie graliśmy 100 000 ludzi. Największy wpływ na moje transfery ma moja rodzina, teraz nawet dzieci, bym powiedział. Najlepsze pieniądze w karierze zarobiłem w Arabii Saudyjskiej. Popisowe danie i zagranie. Popisowe danie, kanapki, zagranie, jakieś no-look pasy, rzuty wolne, wszystko to, co dla technicznych. Na bezludną wyspę zabrałbym komputer. Dziękuję.